Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem rzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało, ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Znajdujemy się w świątyni w Jerozolimie. Za czasu Pana Jezusa była to największa świątynia, jakakolwiek powstała w tym czasie na świecie. Ogromna, przeogromna. Chodziło się po schodach. Zanim się ktoś mógł dotrzeć do wnętrza, przechodził przez różne krużganki, dziedzińce. Najpierw, można powiedzieć, te różne krużganki Salomona, później jakieś królewskie, później dziedziniec pogan, czyli wszyscy poganie, że jeszcze nie byli obrzezani, mogli tam być, mogli oddawać chwałę Bogu, ale tylko na tym dziedzińcu. Dalej mogły przejść kobiety. Był tak zwany dziedziniec kobiet, następnie był dziedziniec dla wszystkich mężczyzn Izraelitów. Wreszcie był dziedziniec dla kapłanów. Potem było miejsce do składania ofiar, ale już takich całopaleń, potem kadzenia, aż wreszcie do samego miejsca świętego świętych mógł wstępować wybrany jakiś kapłan, który był z jakiegoś oddziału i mógł wtedy składać różnego rodzaju ofiary w miejscu świętym świętych. Za czasu Pana Jezusa już w tym miejscu nie było Arki Przymierza, ale było miejsce poświęcone, szczególnie wyznaczone jako święte świętych, szczególna szekina, obecność Boża. Ta szekina to właśnie tam szczególnie miała jakby to miejsce uobecnienia. Nie było więcej świątyń, była jedyna świątynia, ponieważ w ten sposób Izraelici mogli sobie uświadomić, że jest tylko jeden Bóg, nie ma wielu bogów. Było to jedyne miejsce, w którym Izraelici przychodzili się modlić i składać ofiary. I kobiety mogły najdalej, najbliżej tego miejsca świętego świętych pojawić się właśnie tylko w tym dziedzińcu kobiet. W tym dziedzińcu kobiet były też skarbony. Było ich 12 w formie jakby takich trąb, tylko odwróconych. Nazywano je właśnie trąbami i one symbolizowały 12 pokoleń Izraela. Zanim ktoś wrzucił jakąś monetę, to wcześniej musiał ją zadeklarować. Na co ma być przeznaczona ta moneta, na jaki cel, i podawano sumę, ile jest przeznaczonych tych monet, tych pieniędzy. Więc była to kwestia bardzo, no, można nazwać taka publiczna. Inni podziwiali, jak ktoś miał dużo pieniędzy. Można nawet było się tym pochwalić, poszczycić. Bogaci pewnie tak z podniesioną głową rzucali, aż słychać było. Ale może przyszła taka zgarbiona, przez innych niezauważona, uboga, biedna wdowa. W tamtych czasach nie było ZUS-u. Nie było żadnych emerytur. Uboga wdowa jeszcze w tamtych czasach w zasadzie nie miała żadnych praw. Jeżeli chciała się utrzymać, to mogła się utrzymać dzięki swoim dzieciom. A może to była uboga wdowa, która nie miała dzieci. Która nawet, gdy zmarł mąż i miał jakiś majątek, to żonie nie należał się ten majątek. Nawet żona nie mogła nic czerpać z tego, że prawdopodobnie mąż mógł być bogaty. Ona zostawała całkowicie bez utrzymania. No i miała te dwa małe pieniążki. To prawie nic. Ktoś może powiedzieć: nic nie mam, no bo mam takie nic. A jednak masz. Uboga wdowa dała wszystko. Nie dała z tego, co jej zbywało. Nie dała dużo. Dała wszystko. Kiedy mówimy o przykazaniu: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, swoimi siłami, to też
Ona wypowiedziała tę miłość, to zaufanie Bogu całymi swoimi pieniędzmi. Te pieniądze były wyrazem jej miłości do Boga i jednocześnie zaufaniem, że Bóg o nią się zatroszczy. Że jeżeli będzie miała wszystko u Boga, to wtedy będzie na utrzymaniu Boga. Święty Franciszek z Asyżu tego doświadczył. W pewnym momencie wyzbył się wszystkiego i powiedział: Bóg mój i wszystko moje. Nawet się rozebrał, nawet zdjął ubranie. Nie chciał mieć nic. Żył z tego, co mu inni dali. Za czasów Eliasza była wielka susza, był głód. I Eliasz poszedł do poganki, poszedł do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Uboga wdowa miała wprawdzie syna, ale prawdopodobnie ten syn był jeszcze mały. Nie mógł zarabiać, nie mógł być tym, który utrzyma swoją matkę. Ona w zasadzie musiała go utrzymywać. I w pewnym momencie skończyło się jedzenie. I to miał być ostatni posiłek. I przed tym ostatnim posiłkiem przygotowywała właśnie coś, żeby podpalić, ten płomyki zrobić. Pojawia się prorok, który mówi bardzo dziwne słowa. Ona mówi, że zjemy i pomrzemy, a on mówi: to dobrze, ale najpierw przygotuj dla mnie. Normalnie mogłaby być obrażoną, powiedzieć: co sobie myślisz? To jest nasz ostatni posiłek, to jest wszystko, co mamy. A ona jednak podzieliła się tym. Ta uboga wdowa i doświadczyła cudu. Nie umarła, a nawet jak po jakimś czasie umarł jej syn, to Eliasz, wysłannik Boga, wskrzesił jej syna. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Czy jest w nas taka wiara? Wiara jako oparcie się o Boga, a nie o swoje własne zabezpieczenia, swoje własne pieniądze. O, jakże często różnego rodzaju nasze problemy zaczynają się od chciwości. Święty Paweł napisał: korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Natomiast lekarstwem na tę chciwość jest właśnie hojność. Uczmy się od tej właśnie świętej, tak? Świętej wdowy, która wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Wrzuciła Bogu na Jego świątynię. Wtedy doświadczyła szczególnej Bożej opieki. Matka Teresa z Kalkuty też powtarzała: ten, kto ma najmniej, daje najwięcej. Starajmy się odkrywać w swoim życiu to, co możemy dać. Dać na utrzymanie świątyni. Zobaczmy, jak przestrzegamy to przykazanie kościelne. Dbamy o utrzymanie naszych świątyń. Jest taka legenda, że choć świątynia w Jerozolimie została zburzona, to mówi ta legenda, że ta ściana, która przetrwała dlatego, że ona została zbudowana nie z pieniędzy bogatych ludzi, tylko właśnie z tych pieniędzy ubogich wdów, ubogich ludzi. To, co zostaje dane z serca, ma bardzo wielką moc i przetrwa różnego rodzaju zawieruchy. Dzięki Ci, Boże, za te wszystkie wdowy, które wspierają Kościół. Wspierają materialnie, duchowo, przez modlitwę, przez post, przez cierpienia. Dzisiaj, Panie Jezu, Ci dziękujemy za te wdowy i za to, że stawiasz nam je za wzór. I nie należy się z nich śmiać i mówić, że to moherowe berety. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.